I witam serdecznie. Dziś 1 maj. W naszym oddziale lot konkursowy numer 2. Miejscowość Góra, 190 km. Od czego zacząć? Wiem dobrze, jaki problem jest w całym kraju. Odwołane loty do Mistrzostw Polski. No niestety, my jako oddział, który rozpoczął już sezon tydzień temu zgodnie z planem, no byliśmy lekko w kropce, ale uznaliśmy, że nie będziemy przerywać lotów. Dostaliśmy pozwolenia zarówno na wypuszczeniu, jak i tutaj u nas na przylocie. Po prostu lot dzisiaj postanowiliśmy zorganizować. Będzie to lot tylko do oddziału, wiadomo. Ale postanowiliśmy utrzymać ptaki po prostu w rytmie, w ciągu. I lot postanowiliśmy zorganizować. No jest dużo problemów dzisiaj z pogodą. Te prognozy pogarszały się z każdą chwilą. Wczoraj po południu już w ogóle była tragedia, jeżeli chodzi o prognozy, aczkolwiek bardzo ciężko jest ostatnio trafić, że tak powiem. Musieliśmy ptaki mocno przetrzymać. Gołębie wypuszczone o 11:30. Tutaj u nas też jeszcze niedawno padało, aczkolwiek teraz już mamy wysokie chmury. Końcówka tutaj tych niższych. Po trasie też zachmurzenie raczej duże, bardzo duże. Ale no cóż, miejmy nadzieję, że sobie ptaki poradzą. Wiadomo, mnóstwo hodowców, patrząc na pogodę, zaoszczędziło roczne. Tym bardziej, że ten lot nie będzie się liczył zbytnio do kategorii. Więc można było tutaj troszeczkę pograć. Ja z racji tego, że ci, którzy oglądali moje filmy w zeszłym roku, roczniaki mam no, po przejściach mało przetestowane. Były maksymalnie na 4 kabinach. Więc postanowiłem normalnie roczniaki zakoszować. Zostały jedynie 3 sztuki. Wiadomo, ciemna, której raczej nie będę lotował. Został dryst, który niestety już wtedy, tydzień temu był z kontuzją. Ma niestety wyrwane 2 ostatnie lotki. Teraz ma aktualnie jest, ma dwa knypy, więc już go to ewidentnie boli. Więc ma minimum 2 tygodnie przerwy. I jest ciemna, która doleciała w środę, z poprzedniego lotu też została. 43 sztuki zakoszowane z poprzedniego lotu. Wynik fajny, ale straty ogromne. Brak 4,72, brak 3-letniego fajnego samca, który tutaj robił mi maratony. No i 2 rocznych samic. No, straty w oddziale całkiem spore u niektórych hodowców. U niektórych jest całkiem nieźle. Zobaczymy, co będzie dalej, co to przyniesie. Tak jak mówię, lot dzisiaj uważam, no może być bardzo ciężki, taki przetrzymane, ale no musiały być przetrzymane. 190 km pod wiaterek trochę zaczyna się bujać. Zobaczymy jak sobie ptaki poradzą i czy wyjdziemy z tego lotu suchą stopą, czy dostaniemy lanie. Na jutro na doloty będzie raczej ciężko, bo jutro raczej opady bardzo duże. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że podjęliśmy dobrą decyzję i wyjdzie w praniu już niedługo. Aktualnie 1,5 godziny ptaki są w powietrzu. Myślę, że jeszcze na pewno godzinkę, może trochę więcej i powinny się pojawić. Zobaczymy. Postaram się nagrać jak najwięcej. Pozdrawiam. Jest pierwszy, ależ będzie lot, katastrofa. Chodź, malutka. No chodź. Na razie jeden kolega
na pierwszych kilometrażu. Tam miał jedną sztukę, tak to cisza. Prawie 4 godziny. Chodź. Po chwili druga. Chodź. No chodź malutka. Chodź. No by się posypały. Jest trzeci po chwili. Chodź. Jest następny. Chodź. 2, 4, 1. Półbrat dziadka. Chodź. Na razie staruszki. Ale długa przerwa. Ale jest ogranowska. Chodź. 2 następne. I tego nawet typowałem gościa pierwszy raz w życiu. Chodź. Tydzień temu zrobił pierwszy konkurs. Dwulatek. Granoska, no już bałem się, że sobie nie da rady, ale to jednak jest. Uparty gołąbcą taki lot. Ale jest dopiero piątka w oddziale. Przeważnie nikt nic nie ma. Kilku chłopaków mają po 3, po 4. Więc jest bardzo ciężko, dramat. Jest 6, 7. Ale jest bicie. Przed chwilą miałem właśnie informację, że na tych najbliższych kilometrażach też mają chłopaki 2 po 7. Chodź. No i 2 dwulatki kolejne. Chodź. O, tu akurat jest partner od Granowski. Jest 7, 4 typowane, no ale przede wszystkim bardzo mało gołębi. Ciężko strasznie to idzie. Chodź. Pierwszy roczniak. Chodź. Chodź malutki. No chodź. Chodź. No chodź. Oj, dostaliście dzisiaj wpalnik. Jest następny. O, szpak, ale który? Młodszy. Chodź. Chodź. Chodźcie, chłopaki. No, a gdzie twój dziadek? On jest bardziej potrzebny tutaj jeszcze dzisiaj. W miarę szybko. No, czekamy na resztę. No, czas na podsumowanie pierwszego dnia. Lot. No, katastrofalny, można powiedzieć. W oddziale bardzo mało gołębi. Mamy przesunięte zegary na jutro. Czy jest zamknięty konkurs? Nie dam sobie ręki uciąć. Jest no bardzo ciężko. U mnie na chwilę obecną z 43 zakoszowanych mam 19. I tak kończę ten dzień dzisiejszy. Roczniaki. Ja myślę, że to jest tak w ogóle pół na pół. Do starszych i młodszych. Nie ma między innymi szpaka starego, czyli lotnika. Bardzo wielu gołębi nie ma. Mówię, jest plus, malutki, tak, dzisiaj pierwsza i druga samica, które myślę, że mogą być fajnie, no to się okaże, jak będą wyniki. Ten filmik pewnie oglądacie w poniedziałek, ewentualnie, tak, telefony dzisiaj cały dzień. Ten film oglądacie w poniedziałek, bądź jeszcze może w niedzielę wieczorem najwcześniej, bo wtedy dopiero go wrzucę, jak go zmontuję. No zobaczymy, jak te samice się tam na liście uplasują. Najpierw akurat obie te, które usiadły, czyli tam 362 i 490 tutaj. Ona akurat ma cele tu, ale nie ma oczywiście jej samca. One tydzień temu były w tej pierwszej dziesiątce na oddział, więc teraz też fajnie powtórzyły. No ale to jest bardzo mały plus. No tak jak mówię, no nie ma jeszcze 24.
Jutro straszna pogoda się zapowiada. Mam nadzieję, że po raz kolejny te prognozy się nie sprawdzą, bo tak jak na dzisiaj to był, no, to była masakra. Jeżeli chodzi o to, jak się sprawdzają te prognozy. Aczkolwiek no, my wiedzieliśmy, że będzie ciężko. Nie sądziliśmy, że aż tak. Nasza decyzja, polecieliśmy, pomimo tego, że wiadomo, to był lot do oddziału. Decyzja zarządu głównego przez przypadek uratowała wiele oddziałów, myślę. Bo wiadomo, gdyby te loty liczyły się do Mistrzostwa Polski, to każdy, kto by mógł, dzisiaj by jechał, bo jutro i pojutrze zapowiadane są jeszcze gorsze prognozy. Więc pewnie większość pojechałaby dzisiaj. Wiele oddziałów pewnie skończyłoby podobnie jak my. No, nie tylko my skończyliśmy w sumie. Bo tak jak podglądam to i wiem, to nieliczne oddziały miały udane loty. Bardzo dużo takich właśnie baniek. Ale zobaczymy jeszcze, jak będzie jutro. Jutro, czyli w niedzielę. Dogram jeszcze, jak wygląda, czy coś da radę dolecieć. Ja o dziwo jestem wyjątkowo spokojny. Nie wiem dlaczego. Masa telefonów, chłopaki naprawdę załamani. No ja też czuję, że jest źle, ale jakoś wierzę w te ptaki, że one jeszcze sobie poradzą i będą walczyć. Do samego wieczora, tutaj do 19.40 się zlatywały. Zobaczymy. Zobaczymy. Ja jestem jakoś wyjątkowo dużej wiary dzisiaj. I mam nadzieję, że się to sprawdzi. Porozdzielam je sobie na noc. I niech odpoczywają. Dobra, do jutra, zobaczymy, co tu jeszcze uda się dograć. Podziwiam. I kolejny w ulewę. Leje, ale walczą. No i podsumuję ten lot. No, lot okazał się bardzo, bardzo ciężki. Wręcz katastrofalny. Aktualnie w oddziale, jeżeli ktoś ma 50%, to ma dobrze. Jest kilku hodowców, którzy mają ciut więcej, ale ogólnie straty są bardzo duże. U mnie również. Aktualnie na chwilę obecną brakuje 20 sztuk. Dzisiaj tutaj praktycznie cały dzień padało, wróciły tylko 4 sztuki. Braki są bardzo duże, brak między innymi szpaka. 11 roczniaków, brakuje 9 gołębi starszych. I co tu powiedzieć? Niby wynik wydaje się fajny. Pierwszy, drugi gołąb na oddział. Piąty, tutaj dwie pierwsze były samice. Piąty akurat tutaj, ten niebieski samczyk, to jest brat dziadka, którego zjadł jastrząb przed sezonem. No fajnie, fajnie, niby pierwsze miejsca, ale, no ale oddałbym je chętnie za te gołębie. W klasyfikacji też pierwsza seria, więc generalce pierwszy. W typowanych no, brakło dwie pozycje. Przyszedł mi tutaj 4,93, ale był tak jakiś zmasakrowany wczoraj, że przesiedział na dachu sobie prawie 10 minut, chował się przede mną. Brakło mu dwóch miejsc, jest za konkursem. Więc w typach spadłem na drugie miejsce, no ale akurat za takim tandemem, za którym mogę być cały czas. No co tu powiedzieć? No jest źle, jest bardzo źle. Liczę na to, że jutro, gdy pogoda się poprawi, te ptaki się poderwią. Na chwilę obecną z tych 21 jest zgłoszony w Strzelcach Opolskich. Jednoroczna samica, ale ponoć w dobrym stanie. Możliwe, że uda się ją wypuścić we wtorek i nawet wiaterek będzie miała sprzyjający, wówczas może da radę. Jak to mówią, mądry Polak po szkodzie, ale to tak jest. Przeglądaliśmy prognozy wszyscy, lot wydawało się, że się uda, nie udało się. Nie udało się go odbyć tak jak być powinno. Ci, którzy zatrzymali roczniaki, część też nie włożyła, no oni są tutaj wygrani pod tym kątem, bo na pewno no, lekcje pokory dostaliśmy sporą.
Teraz już jest późno, bo jest po 9:00. Nawet tak niepotrzebnie im tutaj świecę światło, ale czekałem po prostu na wyniki. One już powinny sobie tutaj dawno spać i odpoczywać. Tyle. Liczę, że się zlecą. Po części, tak jak mówię, bardzo mało oddziałów leciało. Gdyby pozwoleń na lotowanie było więcej, prawdopodobnie większość oddziałów zaryzykowałoby wczoraj. No a niestety wczorajsze loty w dużej mierze kończyły się właśnie taką klęską. Więc przez przypadek dobrze, że te rozporządzenia wyszły i wiele osób ma nadal gołębie, rozpocznie sezon później. My teraz zobaczymy, jak to rozwiązać. Będziemy chcieli na pewno poczekać, żeby te ptaki się zleciały, że w jak największej ilości, żeby dało się je odbudować spokojnie. Zobaczymy. Ja po cichu ciągle wierzę, że będą walczyć, tak jak tutaj między innymi ten niebieski, tutaj syn Gabiego też dzisiaj w tą ulewę przyszedł, walczył do końca. Miejmy nadzieję, że lada chwila się zlecą i będziemy mogli dalej rywalizować. Tyle z mojej strony. Zostawcie łapki, jakie chcecie. Zasubskrybujcie kolejne filmy z kolejnych lotów. Mam nadzieję już bardziej udanych. Już niedługo. Mam nadzieję sezon rozkręci się na całego. A i pogoda będzie bardziej sprzyjająca. Tyle z mojej strony na dziś. Trzymajcie się, bajcie o ptaki. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć.